witam Was serdecznie. Dzisiaj taki błyskawiczny filmik, spontaniczny bardzo, na temat uśmiechu. Uśmiechu i śmiechu. Wiecie na pewno, że śmiech to zdrowie, ale są badania, które potwierdzają, że ludzie, którzy się śmieją, żyją dłużej, mniej chorują, a na przykład w czasie choroby dużo szybciej wychodzą, pokonują choroby, ich organizm ma większą odporność, gdy właśnie się śmieją. Nawet niektórzy oglądają dużo komedii, takich, nie wiem, kabaretów, żartów, żeby się śmiać, żeby po prostu się zmusić do tego śmiechu. Śmiech taki mocny, taki szczery, dotlenia też nasze komórki, dotlenia nasz organizm mocno, dlatego jest bardzo, bardzo zdrowy i polecany. Ale nawet taki uśmiech. Ja wiem, że się niektórzy dziwią, że ja się tak śmieję. Kiedyś ktoś nawet komentował, że ja się ciągle śmieję. Ja filmuję te, robię dla Was te filmiki wtedy, kiedy się dobrze czuję, kiedy właśnie się chce mi się uśmiechać, ale nie zawsze tak jest, bo czasami chodzę nadąsana, wkurzona i tak dalej, tak jak każdy człowiek, tak? Ale słuchajcie, takie uśmiechanie się, nauczenie się nawet takiego uśmiechu dla siebie samego, do siebie samego, naprawdę dużo zmienia. Jeżeli popraktykujecie, to zobaczycie różnicę. Do siebie uśmiechanie się, na przykład, w ogóle cudowne jest w czasie modlitwy albo w czasie medytacji, uśmiechnijcie się do siebie. Po prostu, skupcie się i się uśmiechnijcie do siebie. Wiecie, jak cudownie się wtedy robi na sercu? Jest ogromna różnica, możecie ją poczuć, jeżeli będziecie chcieli spróbować. Uśmiechnijcie się do kogoś na ulicy, do kogoś nieznajomego, do kogoś w sklepie. Zobaczcie, jakie reakcje, jak to się zmienia. Jeżeli przychodzicie i się uśmiechacie, nawet uśmiechanie się przez telefon, jeżeli z kimś rozmawiamy, już inaczej oddziałuje na otoczenie, na ludzi, z którymi rozmawiamy. Naprawdę, uśmiech jest czymś tak cudownym, czymś tak prostym, łatwym, nieskomplikowanym, nic nas nie kosztuje, a tak wiele może zmienić, nie tylko u innych, ale też, i to jest fantastyczne, bo możecie to, naprawdę reakcję zobaczycie szybko, nawet w samochodzie, słuchajcie, jadąc, uśmiechając się do drugiego kierowcy, wiecie, że to zupełnie, spróbujcie, to zupełnie zmienia, no naprawdę, całą, nie wiem, atmosferę jazdy, całą energię dookoła. A uśmiechanie na przykład się do siebie powoduje, że naprawdę się czujecie dużo lepiej i jest Wam ze sobą lepiej, milej. Uśmiechajcie się do siebie samych. To wszystko. To dzisiaj takie po prostu spontaniczne, taki filmik. Trzymajcie się i dużo, dużo uśmiechu, żadnych złości, żadnych nerwów. Jeżeli się tylko da, spróbujcie to wszystko, bach, na bok i załatwcie to uśmiechem. Spróbujcie. Spróbujcie, bo warto. Uśmiechajmy się częściej. Byłoby cudownie, jakbyście tak wszyscy mogli uśmiechać częściej, po prostu częściej. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę i pełnego uśmiechu. Cześć, pa, pa.